Rosja ani nie jest tak silna, jak propaganda rosyjska chce w to, żebyśmy wszyscy wierzyli, ale nie, albo ani nie jest tak słaba, jak niektórzy oponenci Rosji chcieliby w to wierzyć. Niestety Rosja słabo znosi odchodzenie od takiego statusu imperium. Wciąż ma przyzwyczajenia imperialne, natomiast nie ma już sił, ale zostały niektóre metody, które szczególnie w krajach Europy Zachodniej są kompletnie nieakceptowalne. Rosja, czy Federacja Rosyjska, ale też poprzednie wcielenia, nawet Rosja Carska, uwielbiały taką metodę zamrożonych konfliktów. Zamrożonych konfliktów, czyli takich elementów, które długofalowo niszczą pewien układ, czy budują nowy układ sił w jakichś subregionach. Świetnym przykładem tu są różne mniejszości, to są na przykład mniejszości w państwach bałtyckich, to są konflikty, które na przykład wywołała z Gruzją agresywną wojną, zabierając Abchazję i Osetię Północną. To jest konflikt, w którym zamroziła wachlarz możliwości integracji Ukrainy ze strukturami zachodnimi poprzez konflikt w Donbasie, konflikt terytorialny w związku z aneksją i zaborem Krymu. Niestety jest też tak, że nie wszystkie państwa w Europie rozumieją ten proces, rozumieją długofalowe działanie Federacji Rosyjskiej, która słabnąc, ale jednak zachowuje się bardzo agresywnie, też z różnych względów wewnętrznych, eksportują swoje problemy na zewnątrz. Państwa europejskie mają dosyć krótką pamięć, mimo tego, że mamy tak naprawdę podobne podręczniki do historii. Francja i Niemcy to jest dobry przykład państw, które słabo pamiętają o agresywnych działaniach Rosji, prowadząc z nim na bieżąco biznesy. W ostatniej chwili tak naprawdę Francuzi wycofali się z kontraktu na dostawę okrętów wojennych, a Rosja z Niemcami cały czas prowadzi wymianę w sektorze energetycznym, budując teraz drugą nitkę Nord Stream 2. Więc niestety ten business as usual nie bierze pod uwagę długofalowych konsekwencji, na przykład uzależnienia Europy od surowca gazowego na długie lata. Gaz jest paliwem przejściowym, który będzie jeszcze przez dziesięciolecia w Europie potrzebny. Jest niżej emisyjny, mniej emisyjny niż węgiel kamienny czy brunatny. I Rosja doskonale to rozumie, wpisując się w polityki europejskie, w których ton nadają na przykład Niemcy. Więc niestety nasi sojusznicy i partnerzy z Unii Europejskiej mają zbyt krótką pamięć, żeby łączyć wszystkie kropki. To jest bardzo niedobrze, bo to przy okazji burzy Solidarność Europejską, burzy interesy europejskie i podważa też zaufanie państw takich jak Polska, ale inne państwa w regionie Europy Środkowej do procesu integracji, skoro Rosja może wybrać sobie bilateralnie partnerów i ich rozgrywać. To się dzieje także przez zorganizowaną korupcję, kiedy byli politycy niemieccy, austriaccy i nie tylko zajmują wysokie stanowiska w spółkach paliwowo-energetycznych Federacji Rosyjskiej. To jest bardzo niedobry kierunek i niestety nasi partnerzy w Unii i partnerzy w NATO ulegają temu czarowi Rosji, tak jakbyśmy mieli rzeczywiście nowe otwarcie, a nie kolejny element procesu, który w Rosji i w Moskwie jest po prostu zaplanowany na lata.